Hej kochani, dzisiaj przygotowałam dla Was coś specjalnego. Tutaj na ścianie powiesiłam kosze. Są w kolorze czarnym, niebieskim, zielonym, żółtym, czerwonym i brązowym. Do pierwszego czarnego kosza wrzucamy wszystkie śmieci mieszane. Mogą to być na przykład materiały różne, mogą to być rękawiczki. Mogą to być na przykład pampersy albo popsute nasze zabawki. Do drugiego kosza wkładamy przeróżne papiery. Zobaczcie, tutaj mam torbę papierową, rolki, papier. Do trzeciego kosza, czyli zielonego, wkładamy szkło, czyli może to być słoik, mogą to być szklanki i inne szklane rzeczy. Do kolejnego kosza wkładamy plastik, czyli różne kubeczki, takie jajeczka po zabawkach i inne plastikowe rzeczy. Mamy tutaj też kosz na metale, czyli różne takie metalowe rzeczy. I ostatnim naszym koszem jest to kosz odpadów bio. Czyli wszystkie resztki, które nie zjemy, możemy je tam wrzucić. Ja tutaj przygotowałam, zobaczcie. Super. Teraz przedstawię Wam fajną zabawę, przy której posegregujemy nasze śmieci. Słuchajcie, tutaj nasza żaba będzie pilnować, czy aby na pewno dobrze posegregowaliśmy. Jest tutaj kosz na plastik i na metal, ale możecie się spotkać również z jednym takim koszem w kolorze żółtym, gdzie będzie można wyrzucać jednocześnie plastik i metal. Zapraszam do wspólnej zabawy. Kochani, został nam jeszcze jeden kosz, do którego możemy włożyć nasze resztki, tak? Możemy też włożyć różne liście, gałęzie. I w ten oto sposób posegregowaliśmy nasze śmieci. Słuchajcie, powinniśmy dbać o naszą planetę, dlatego powinniśmy po pierwsze segregować śmieci, korzystać z prądu wtedy, kiedy potrzebujemy. Jeśli wychodzimy z domu, z sali, powinniśmy gasić światło. Jeśli chodzi o wodę, również powinniśmy ją oszczędzać. Powinniśmy myć rączki, buzię, kąpać się, ale nie powinniśmy jej niepotrzebnie wylewać. Powinniśmy również też sadzić różne roślinki. Z tego co pamiętam, ostatnio sadziliście, tak? Ale możemy też z rodzicami na przykład posadzić drzewa. Wtedy będziemy mieć bardzo, bardzo dużo tlenu, aby oddychać. Do zobaczenia, kochani. Pa!